Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w standardowym naszym odcinku Shakesa. a na serwerze W9. Co dzisiaj mamy? Ogień. No to coś pokarmimy. Ale, ale, moi drodzy, ale, ale, zaczynamy od nakryć głowy. Mamy jakąś czapkę do pozbycia się? Szukam czapki. Nie mam czapki. No dobra, skoro nie mam czapki, to... Oddajemy do kibelka coś, co możemy założyć na przykład jakiemuś pachołowi właśnie właśnie 334 o to nawet jest dla Ciebie upgrade. Czego nie masz tego założonego? 349 klata. 347, no dobra, to można spuścić. 350 buty, 352 buty. No dobra. To moi drodzy, szukamy butów w takim razie dla woja albo dla zwiadowcy. Są buty dla woja. Zobaczymy, jakie buty ma. 338. A my mu dajemy 350, więc jest upgrade. Ślicznie. Tych bucików się jak na razie pozbywamy. I mamy załatwiony kibelek. I jeden ciuszek. Szkoda, że dla woja, bo dla zwiada mam więcej gemów. Zbrojownia, nic ciekawego. Gabinet magii, nic ciekawego. Półpylkę. Zaraz wrócimy. Doktor AbuWu. Kręcimy. A co? Stać nas, moi drodzy? Jest nakrycie głowy. Drugie. Mhm, Już się zapało. To opchniemy to. Za większą kasę. No i gitara, tego się pozbędziemy w cholerę. Za mniejszą kasę. Doktora BWW. Kamienie, pieniądze, drzewa. Super sprawa. Leci z nieba. Osiem tysięcy nie chcę. Za dwa rycerze wezmę. Dwadzieścia tysięcy za jednego rycerza. Uwejbe, ale u Robinchu. Bogato. Ej, Dawać tu. ...drewko moje. Mamy 2 miliony moi drodzy, a zatem dziękujemy drzewku, że jest nasze i jest takie kochane. Kochamy nasze drzewko. I w związku z tym, że mamy problemik z drzewkiem, to ulepszamy znowu drzewko. Oho, skróciliśmy sobie. I teraz zobaczymy czy nam to coś da. Yy kwestii wyników z walk. Aha. Doktora Abwuwu jest za nami. Tu Stajnia za nami. Gildia. W takim razie walczymy z lochami. 3 miliony. Wow, już 7. 10,5. 15. 26. 31. 40. Gdyby nie to, że potraktował nas kilka razy Krytem to może by nawet było coś fajnego. Potwierdzę tylko 40 697 472 Demedżu. HA Hahaha, ha. moi drodzy. Tu już widzicie, że te 39 lochy poszły, a wyprawa na 40 lochy będzie o 7 rano, czyli jak Wy ten odcinek zobaczycie, to już będzie po tej wyprawie. Ha, ha. Taka ma ściema. Tu podniesiemy. Do 2600, tu podniesiemy też do 2600 i będziemy jechać dalej. Czas na nasz portal. Dlaczego on zaczyna? Dlaczego wali krytyk? Jest nareszcie, następny, jęknie. No skórkowaniec. Ej, no ten bandyta mnie oszukał. Oszukał mnie i to znacznie. Niestety. Niestety mnie bardzo oszukał i bardzo zawiódł ten bandyta. Mamy już rycerzyka? Nie mamy rycerzyka. Moi drodzy, co my tu mamy do roboty w ogóle? Hmm, portal puchnięty. No właśnie, oceń mnie. Oceń moje staty i klasy Ripzów na odcinku. Jakie rady? 47 level, mój drogi przyjacielu, za niski. Hejka, jak myślisz, że słoneczko ogląda twoje film, żeby trochę poszpiegować. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś na pewno oglądał, bo doskonale w swoich komentarzach używał liczb grzybów, które wydawałem, które miałem na koncie. Hmm, które kupowałem, więc na pewno oglądał i na pewno podglądał hmm, co się dzieje. Teraz nie wiem, ale kiedyś na pewno. Od czego jest ta złota obramówka? Hmm, kupuje się ją za 1000 grzyba. Cenisz moje q jak na mój level? Jak na Twój level to masz za niski level. Od 50, a już wprowadzamy zmianę od 75 levela. Będziemy teraz oceniać, bo już dość długo ten serwer jest. Pięćdziesiąty level to jest nie za wiele, więc ostatni raz czarny X69 na 54 levelu jeszcze zerkniemy odwróć, to przecież Ci mówiłem w poprzednim odcinku, żebyś odwrócił trochę i więcej dał inty, a mniej wytrzymałości i klaser masz słabiutki. W międzyczasie widzę, że dostałem PW psychicznego, zobaczmy cóż on tam pisze. No, psychiczny, wr a, psychiczny wraca. Wiem, właśnie... Eee... Okej, okay. psychiczny myśli o powrocie na S34. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Siema, dzisiaj zobaczymy, że tutaj grasz, oglądam Cię od dłuższego czasu. Pozdrów mnie na odcinku, jesteś na na YouTube. No przecież widać, na jakim świecie gram. No dobra, ale pozdrawiam Cię na YouTubie. Purepalin, proszę napisać do mnie. Chodzą z Austrii, gdzie był Hitler, to z Google Translate. Odpisać Ci, dziękuję, pieniądze za jej nakładanie. No, pure pain. Nie wiem, czy z Austrii to tylko jest Hitler's. Plan. Generalnie powoływać się na takie autorytety, to trochę tak cienko. Jak sytuacja z przechodzeniem do Was? Czacha, już przedyskutowaliśmy to, więc jesteśmy w kontakcie i to jest tyle PW. Boże, jak fajnie. Jak szybko, jak dużo kasuje tych PW, i jest coraz lepiej. Idziemy na pumpinę Pumpile 160. Dobra, ogień. Chciałbym wiedzieć. O, ogień jest lepszy od ziemi. A woda od o. Okej. Okay. Ogień jest lepszy od ziemi. Ale ziemię mam wypasioną. To w ogóle jest jakiś słabeusz mi się trafił. Padłem na 40, Dominikowy. 38, Srockers. 37, tu jeszcze jest z naszych. Nikt. No dobra, to musimy tak spróbować ich dogonić. 50 punktów. To nie jest dużo. 10 za 2,600. Dobra, niech jedzie. Tu podnosimy też. No to dobra, spróbuję teraz rozegrać taktycznie. Woda, światło, ziemię mam niezłą. Ogień dost jeszcze wzmocnię. Woda jest mocniejsza, więc może puścić tą ziemię teraz, bo ona raczej to wygra. Przy tej liczbie petów, Ej, przepałka ma mi rozwalić mojego Wikidaje, chyba żartujecie. No, ja ci tu dam draniu. Ogień 146,9. To też nie jest jakiś mocarz z popilami. 146, 9. Zobacz, tam 12 w ogniu. To... Dobra. 5, 9, 11, 4, 8, 11. Ziemia już wygrała. Mrok mamy mocny. Ogień mamy mocny. To wybieramy, co mamy gorsze: światło czy wodę. Światło, bo woda ma bonus. Dobra. To powinny być też win. Tak jest. Mamy drugiego wina. Teraz 15411. 154, 11. Nasz ogień ma 12 i 187. Próbujmy. Nasz płomienia płomiełaz był dobry, przegrał za ogniolotem, ale Inferix sobie powinien dać radę, co? To jest. Tak jest moi drodzy, 3-0 jak na razie. Dobra, teraz... Mrok mamy najmocniejszy i mroku chyba się najmniej boję, więc teraz puścimy wodę. Bo woda ma przewagę. Nad ogniem. Ej, Chomp, coś ty zrobił? Z moim dźubingiem No. Jest win, już nie mogę nakarmić. No i puszczamy mrok. Moi drodzy, to się dzieje. Oje, nie. Nie wkurzaj mnie. To się dzieje właśnie. Na waszych oczach wygrywamy. Pięć walk pupili. I zobaczmy, z 40. miejsca na 34. jest Dominikowy, przepraszam was bardzo, ale ja tu chcę do top 30 się wbić, oni już mają po 67 petów, ja pierdziele. Co za mordercy, ale widzicie to, te błędy wszystkie, które tutaj się pojawiły, te karmienia bezsensowne, to wszystko pokutuje. Ale już będę trochę wiedział, też oprócz tego odcinka, który jest w tej chwili na playliście o pilach, będzie jeszcze jeden w którym podzielę się z wami tymi uwagami. Jak widzicie, ta dynka nie była wcale najwygodniejsza, ale cholera jasna wygrywa mi wszystkie duele ostatnio. Rzadko kiedy w mroku coś przegrywam, no. To jest, to jest z niej niesamowite, nie? Aczkolwiek e, trzeba też zwrócić uwagę na to, z kim walczę, tak? No, topki mi mm, nie dało. No Dzisiaj naprawdę takich średniaków mi przypasowało i to jest też prawda, bo... Mm, tu jakiś tam sobie, 46, 261, 88, 89. No w sumie nie tacy, nie tacy źli. Więc, może mają wybitnie z ogniem problemy, a jakoś z ogniem sobie nieźle poradziłem. A, zobaczmy teraz, moi drodzy. W ogóle to chciałem wam powiedzieć, że ten wczorajszy odcinek, czyli tak zwany odcinek 100, jak na razie ma 326 łapek i sporo brakuje do tego, żeby pobił rekord. Rekordu nie będzie słabo się staracie. A ja godzinny odcinek nagrałem. Zalałem sobie klawiaturę, a wy tak ze mną postępujecie nieładnie. Kto jeszcze tam nie dał łapki, to proszę sobie wczorajszy odcinek. Odcinek numer 100. On jest jako główny, teraz ustawiony na kanale, więc łatwo go będzie odnaleźć. Słuchajcie, 16 pupil. Ognia. 13 na 61 przy 12. No, czyli idealnie. Mm, weekend Skarbów Lasu, czyli pewnie za tydzień, ale moi drodzy, z nie pogardzimy, co? Jeżeli nam się uda, oczywiście. Oj, oj! Oj, oj! 89 tysięcy. Jak na niemieckim forum podają, że ktoś to zrobił. To chyba zrobił, nie? Jak mi zostało 89 tysięcy podejrzewam, że to była kwestia jednego małego niedobrego uniczku. I teraz oczywiście skrypt... play pokazać raz, że się da. To później ktoś wyda 100 grzybów i się nie da. Bo jakby mogło być inaczej? w tej grze. Jeżeli mi się śpieszy to nie wiem, bo mogę go jutro dokarmić i mieć łatwiej, ale... bo i tak do weekendu Skarbu Lasu mam jeszcze kupę czasu. Ale jak już się uparliśmy, to... Zróbmy coś pożytecznego. Ogień dzisiaj mi przyniósł szczęście 5 winów, więc... Jedziemy z koksem. Nie no. Ej. Nie bądź świnia. 900 tysięcy. Milion trzysta. Milion 700 No to naprawdę? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to co widzę. Moi drodzy nie wiem co się dzieje. Gdzie ten 90 tysięcy co było? No to jest chamski skrypt, nie? Nie może być tak, że to tak jest, zobaczcie, że teraz w ogóle się do niczego nie zbliżam przez tyle czasu. Ale na początku bach, ładnie pyknęli. Chłopie, staraj się, bo jesteś blisko, prawie zabiłeś, ładuj grzyby, ładuj. I człowiek tak ładuje te grzyby, ładuje i nie wie o tym, że oni z każdym grzybem zmniejszają szansę na wina. Coś mi się tak wydaje. Taki głupi skrypt. Po wydanym setnym grzybie nie macie w ogóle szans na wygranie. Albo po setnym grzybie resetuje się licznik i znowu jest jedna próba, w której macie szansę i 99, w której nie macie szans. I albo wam się ta jedna na 100 uda która jest uczciwa. O, ta na przykład. Albo wam się nie uda i walicie następne 100 grzybów. Ten. Był. No. Macie szczęście, gamonie. Potwierdzam w takim razie. 13. pupil na 61. Zgodnie ze stroną z niemieckiego forum rozwalił 16. A 17 też musi być na 87 poziomie. Uuu, a 18 na 88, później na 94 i na setnym. Jesteśmy w stanie tym pupilem podobno według Niemców skończyć te lochy. No dobra. Zobaczmy co tu się dalej dzieje. A, to fajne, bo ja... <laughs> ja przyznam wam się teraz do czegoś. 13.

Przy 12 petach. Aha. Brakuje mi jednego jabłuszka i jednego peta. Ale. Jak fojera przechyczyliśmy o trzy karmienia. To może ten gamoń. Też da radę. Bez jednego karmienia i bez jednego peta. Co? Dobrze, ja to patrzę 14 na 53. Dobrze. Brakuje nam jednego peta, chociaż to jest kurde magus, więc magus dziadus jest nieubłagany i może tutaj trzeba go jednak przeczekać chwilę. Kiedy jest do zdobycia 15 w ziemi? Pięta mm -hmm. wielkanocna. To kompletnie nie mam na niego ciśnienia. Światło 14, dzień piątek. No dobra, zobaczmy. Światło 14. Licht 14. 13 pupil na 52. Trochę brakuje. Woda 14. Woda 14. 13 pupil na 54. Kurczę, szkoda. Przy 11 pupilach mam właśnie tyle ile trzeba. I szkoda, że nie mogę go zrobić, bo... On jest właśnie noc w niedzielę po górze cienistej skały, o. Po górze cienistej skały. Przydałoby się, żeby nam wypadły jakieś. Yy... Jedzonka, śliweczki te. Czy jak to się tam zwie, nie? Bo chyba nie mamy za dużych szans. To to jest w ogóle za klasa? Siła namaga. O, to tu. My nic nie oszukamy. Nic nie oszukamy, niestety, moi drodzy. Chociaż nie jest tak, że jesteśmy kompletnie masakrowani, nie? Spróbujmy jakiś uchwycić moment, który będzie blisko, ile taki się znajdzie, nie? No, napisz przykład ten: 300 tysięcy. Pokaż. Krytyk na krytyk, krytyk na krytyk, krytyk na hit. Krytyk na hit. Krytyk. No, powiem wam, że. śmieszna ta walka wyglądała. Szczególnie na końcu, jak mi zostało prawie 0 healthu I szczególnie, jak prawie non-stop same kryty w niego władowałem. Ale faktycznie on we mnie też dwa wrąbał. Więc. Gdyby na przykład był taki uprzejmy i nie wrąbał żadnego kryta. To, to wie. 408. Bo jak nie, to będę musiał go szukać dopiero za tydzień w niedzielę. Więc wolałbym tego akurat sobie wypukać teraz. Ale widzę, że marnie to wygląda. Okej, okay, moi drodzy, marnie to wygląda. Sprawdźmy 33 tysiące. No dobra, no, bierzemy. Bierzemy tyle drewna, nie będziemy tu narzekać. ręka jeszcze jest. Robinku Uj, 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 sorry, Robinhu, takie jest życie. O kurde, patrzcie, widzicie takie czary Mary? Widzicie czary Mary? 219,84, 219,84. Ile ma przewagi w ekspie? Trochę ma. No ciekawe czy już zmieniło opis, nie? Już cichy i grzeczny jest odkąd chce dojść do gildii na W10 i opuścić swoją gildię. To jest cichy i grzeczny 5 za milion, 10, za 2,400, ale kiedy on to zrobił przed chwilą, jeszcze nie miał. To jest oszukista 219,84 Czyli identycznie wszystko ma. Ja jeszcze zerknę sobie w magiczną moją tabelkę. Teraz też wam powiem. Mm, tak jest. No, identycznie wszystko tak jak mamy my, czyli zrobił tego gościa tutaj w lochach. I wyrównał wszystkie strefy mroku. Ale to ciekawe, bo ma, jak widzicie, staty. Trochę gorsze, nie? Nawet damage mam większy, tu mam więcej. To ciekawe, że jemu się to udało. Chociaż... My z motu z podbijakiem też już mamy coraz większe szanse, nie? Te szanse są oczywiście niemierzalne, bo oni oszukują. Ale... Ale może parę jeszcze spróbujemy. Nie wyszło. Hmm. Niedobrze, moi drodzy, niedobrze. Bardzo niedobrze. Źle się dzieje w państwie duńskim. Okej, okay. źle się dzieje w państwie duńskim. Hmm. To co nam zostaje? Spróbować to? Wczoraj zostało trzy bańki. To tak na koniec odcinka. Może sprawi to, że będziecie pamiętać o łapkach do wczorajszego setnego odcinka. Już nie wspomnę o dzisiejszym. Pokazałem wam ten film, kurczę, jak nabiliście tych 800 coś łapek. Byliście mili. Widzieliście 4 ponad 1000 wyświetleń. I to się dzieje, bo później w każdej takiej setki jedna, dwie osoby ta suba. Następna setka, następne dwie, sub, dwa suby i się kręci świat kolorowy. A co my mamy? A my nie mamy nic, moi drodzy. Szkaradny demon dzisiaj mówi nam też fucking shit. Czytam grzecznie mówiąc idź do domu. A co my jemu mówimy? No też nic, nie za dużo. Jak najszybciej te lochy przycisnąć, żeby jak najszybciej ta strata exp yy, była zniwelowana. Bo wiecie, lochy lochami są, jest stały exp za lochy, nie? Problem jest tylko w tym, że. no, yy, Co on wali? O! Pokażcie. Zaczął krytem, ja zwykłym hitem. On zwykły hit ja kryt Ja. O no. Ty, tak to ja se też mogę pograć Idzę za oszustwo. A tu jak było? Teraz ja zacząłem ale on kryta walną, ja też. I on walną, ale ja też I teraz mi zostało 400 tysięcy ale zobaczcie, 6470, 6468, 710, 850. No, te boki mnie trochę kosztowały pieniążków, ale już jakie na 2,600 będę miał, to później chyba w szczęście na 6,5 pójdę. I później już pójdę chyba w wytrzymałości trochę, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Ale widzicie wesoło na końcu, kto, kto tam. Pisał, e, panie Black Severus Snape, jak to było? Odpuścił sobie już walkę o top 1 na W9. Właśnie, jak widzisz, tak sobie odpuścił. Po prostu, jak ktoś jest, ktoś był, szują, to szują, pozostanie. Więc nie wiem, co on sobie odpuścił, ale wbił dzisiaj 4 levele. Poro. No to dziwne też, że się w weekend nie przebrał. Po weekendzie wali. Chyba że, chyba że robi wersję ekonomiczną, czyli też pewnie będę tak robił następnego weekendu epickiego, czyli przebieram siebie i wszystkie itemy, które odkładam, to odkładam na pachoły, nie? wrzucam do kibla i codziennie zmieniam item pachołowi, w międzyczasie robię kamienie i później przez dwa tygodnie się przebieram, przez to oszczędzam tam 20 epików. Nie? <laughs> Wszczędzał na 20 epików, no i ich szukanie, nie? W gabinecie magii. Ale szkaradny demon nie zrobi, niestety, kaputa. Oj, 8 milionów, szkoda. Szkoda, że 8 milionów. No nic. Tak naprawdę. Dużo szkoda jest tego wczorajszego 3 miliony, nie? Tam nawet milion 200 000 chyba było w jednym momencie. Tego jest szkoda, bo, bo to były wygrane loszki. Ale niestety się nie udało. No chyba się niestety nie uda. Ale widzę zabawa się zaczyna dla wytrwałych. Znowu pokażcie tą walkę, że też jemu się chce naprawdę jak mi trzeba być pół inteligentem, żeby przez miesiąc siedzieć cicho, a później raz se wbić level znowu wyrównać i już Cyka. o ale przegrał o. przegrał wygrał przegrał wygrał no to jest to jest właśnie bycie ćwierć inteligentem jeszcze opisu nie masz. No Wal dalej, Wal. Mocny jesteś. No, coś ci nie idzie, mój przyjacielu. Chciałem skończyć odcinek, a tu proszę. Zaczyna się robić ciekawie po nocy. Uuu, bejbe! Dwie pod rząd wygrałeś po czterech porażkach. No. Nieźle, nieźle. O! Wyprzedziłeś mnie, a ja mam fajną końcówkę 007. I co? Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzy na trzy piętnaście, szesnaście. Cztery, siedem. dziewięć do siedmiu. Wygrałem ten pojedynek. Ho, ho, Dziewięć do siedmiu. Chce ci się jeszcze bawić? Czy już ci się nie chce bawić? No pokaż klasę. Nie? Już. A wiecie, że to, tego awatara on zrobił po tym jak ja miałem ten awatar. Że ja w pewnym momencie on miał inną kobitę, ja zrobiłem tą blondynkę. A potem zmieniłem na faceta i tego samego dnia on sobie przerobił na tą, chyba mu się spodobała moja kobitę. To już dawno temu było. Czy bawiliśmy się już wtedy w, o top 1, więc też nie tak dawno, nie? To nie było na początku serwera. Ale widzę, że chyba już odpuścił, więc moi drodzy, 9-7 zakończył się ten korespondencyjny pojedynek z człowiekiem z miasta, człowiekiem o nieznanej narodowości, bo tutaj jest dalej Anglikiem. pomimo że jest Niemcem. To wszystko zrobiliśmy, pupile zrobiliśmy. A właśnie, chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić a propos EXPA. Pupile, ISUN-65. A my mamy... 58, czyli 7 pupili X. X 7 pupili, to może być nawet to. Przy 7 pupilach mogę wyrównać tą różnicę. Więc jak najszybciej trzeba ten 200 te, te, te lochy dobić. W gildii do 44, żeby już ta Przewaga w ekspy była mała i jakoś będziemy sobie dalej dziubać. A to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Już pół godziny, strasznie to szybko leci, nie wiadomo kiedy. Jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę, was zapraszam do kolejnego odcinka. Otrzymujcie się i i popo.